Nowe regulacje Unii Europejskiej związane z ochroną środowiska, czy też szeroko pojętą ekologią. Wspomnę tutaj chociażby o założeniach Europejskiego Zielonego Ładu, strategii od pola do stołu, czy też dyrektywie NS, ale również nasze krajowe prawodawstwo związane zarówno z produkcją nawozów, jak również z ich stosowaniem i z technologią nawożenia. To wszystko powoduje, że zaczynamy spoglądać nieco inaczej na nawozy. Nawozy przestają być już tylko i wyłącznie źródłem składników pokarmowych. Nasi klienci coraz częściej zadają nam pytania o tak zwaną wartość dodaną nawozu. Czy też wprost pytają nas o nawozy, które na przestrzeni ostatnich kilku lat rynek zaczął definiować jako nawozy inteligentne. Inteligentne, czyli takie, które wprowadzając do upraw jedne składniki pokarmowe, powodują na przykład efektywniejsze wykorzystanie innych składników pokarmowych, czy też wspomagają rośliny w pobieraniu tych składników. Niewątpliwie kryterium nawozu inteligentnego spełniają produkty firmy K+S Polska. Korncali i Kizeryt to produkty, na które kilka lat temu postawiliśmy jako Agroas wspólnie z K+S Polska. Dziś z powodzeniem wprowadzamy je na nasz lokalny rynek. Z tej okazji jest z nami dzisiaj dr Radosław Witczak, przedstawiciel firmy K+S Polska. Bardzo serdecznie witam Cię, Radku, i proszę odpowiedzieć nam na bardzo takie specyficzne pytanie. Jak efektywnie stosować Wasze produkty, aby tą wartość dodaną z nawozu osiągnąć? Znaczy, pytanie nie jest łatwe, proszę Państwa, ponieważ żeby dobrze i efektywnie zarządzać składnikami pokarmowymi, no w pierwszej kolejności musimy wiedzieć, jakie składniki, Rafale, mamy w glebie z tych dostępnych, tak? I tak naprawdę patrząc na czy Korncali, czy Kizeryt, o którym wspomniałeś, musimy pamiętać o tym, że azot to nie jest składnik, który sam sobie da radę w produkcji biomasy czy w późniejszym etapie w produkcji ostatecznego plonu. Musimy zwracać też uwagę na to, że azot, żeby był dobrze wykorzystany, efektywnie właśnie wykorzystany, o czym będzie mówił Zielony Ład, potrzebuje pozostałych składników pokarmowych, zarówno makro, jak i mikroelementów. Stojąc tutaj i widząc to Korncali za nami, proszę Państwa, z efektywnych składników, które pomagają dobry i skuteczny sposób wspomóc efektywne wykorzystanie azotu. Mamy chociażby tutaj potas, tak? 40% potasu, jak jest w Korncali, które nomen omen musi znajdować się w glebie, a w konsekwencji w roślinie, żeby ten azot został w lepszym procencie efektywnie wykorzystany. Potas, nie wiem czy Państwo wszyscy wiecie, w większości roślin jest pobierany w największych ilościach, nawet w większych ilościach niż azot, więc tutaj też musicie o tym pamiętać, że tego potasu bardzo dużo roślina potrzebuje. Kolejne składniki, magnez, sód czy siarka, proszę Państwa, to są kolejne makroelementy, które tak naprawdę jako samo słowo makroelementy muszą być stosowane czy pobierane są przez rośliny w dużych ilościach. I tak naprawdę, żeby efektywnie zarządzać azotem, żeby nie było jego wykorzystania na poziomie tam 50-60%, jak się w tej chwili w Polsce szacuje, żeby dojść do 80-85% wykorzystania azotu, no musi być chociażby siarka, musi być, proszę Państwa, magnez. Za co te składniki odpowiadają? Siarka za efektywne wykorzystanie azotu, za lepsze przemiany fotosyntetyczne. Magnez przede wszystkim za lepszy wzrost systemu korzeniowego, za chlorofil, czyli tą zieloną barwę, czyli tą całą produkcję biomasy, tak? Proszę Państwa, musimy pamiętać, że odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej, troszeczkę my jako rolnicy zapominamy o siarce i magnezie. Dlaczego? O magnezie zapominamy, bo coraz mniej stosowaliśmy nawozów wapniowych, gdzie to źródło było w miarę dostępne i w miarę tanie, a z drugiej strony o siarce, gdzie wchodząc do Unii niektóre fabryki zostały zamknięte, na większość fabryk zostały założone filtry i tego opadu siarki jak gdyby w Polsce jest coraz mniej. Dlatego te składniki są w tej chwili obligatoryjnie konieczne do uzupełniania chociażby gleby i odżywiania roślin, żeby ten europejski ład zachować. Proszę Państwa, kolejną wartością dodaną, jaką mamy w Korncali, to oprócz tego potasu, który mamy chociażby w zwykłej soli potasowej, są składniki, jakim jest magnez, sód i siarka.
te składniki, o których już wspomniałem, one są tak naprawdę makroelementami potrzebne w dużych ilościach i tutaj nie zapominajmy, w tym nawozie to naprawdę jest wartość dodana. Z czego te składniki pochodzą, jak magnez i siarka? Z jedynego estakizerytu, czyli naturalnego minerału, jaki wydobywamy w tej chwili w naszych kopalniach, tak? Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą naszej firmy dotyczącą konkretnie tego produktu.